W Kowarach przy ulicy Górniczej 22 znajduje się jeden z obiektów szpitala specjalistycznego MSWiA. W regionie znany jest bardziej pod nazwą Przedwiośnie. Obecnie znajduje się tutaj jeden z oddziałów Sudeckiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Od wtorku do piątku w godzinach od 8 do 20 funkcjonuje tu poradnia zdrowia psychicznego. Jest też punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny. Tutaj w tym obiekcie w Kowarach, gdzie się w tej chwili znajdujemy, działa przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny. Ten punkt działa w godzinach od 8 do 18. Każda osoba, która ma jakieś problemy w sferze psychicznej, czy też bliska osoba takiej osoby, która ma taki problem, może tutaj się w tych dniach, w tych godzinach zgłosić. I chciałem podkreślić, że taki ktoś może się zgłosić bez żadnego skierowania, bez wcześniejszego umówienia terminu. Po prostu przychodzi tutaj do naszego budynku i uzyskuje wstępną pomoc. Na czym ona dokładnie polega? Ma udzieloną wstępną poradę, taką bardziej terapeutyczną. Natomiast zadaniem punktu, jeżeli osoba z takiego punktu stwierdzi, że jest potrzeba jakby dalszej opieki, dalszej pomocy dla takiej osoby, jest skierowana do odpowiedniego specjalisty. Może to być psycholog, może to być psychiatra, może to być też terapeuta. Zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie ochrony zdrowia psychicznego ma być ogromne. Widać, że postrzeganie tego typu problemów przez społeczeństwo się zmienia. W naszym społeczeństwie od lat panuje takie tabu trochę. O tym się nie rozmawia, nie rozmawia się o swoich problemach. No ale właśnie, jeśli spojrzymy na to z innej strony, jak nam coś dolega, jesteśmy chorzy, to idziemy do lekarza, tak? Tak samo należy postrzegać problemy psychiczne, tak? To są zaburzenia i choroby, tak jak każde inne, które skutecznie można leczyć. No, my jesteśmy takim miejscem, w którym zapewniamy kompleksową opiekę, bo do dyspozycji pacjentów mamy zarówno psychologów, jak i psychoterapeutów, oraz oczywiście lekarzy psychiatrów. Sudeckie Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje swoim działaniem mieszkańców miasta Jelenia Góra, powiatu karkonoskiego i powiatu kamiennogórskiego. Do nas może zgłosić się każda osoba, która ma jakiś problem w sferze zdrowia psychicznego. Niezależnie czy jest z tego obszaru, o którym przed chwilą powiedziałem, który jest objęty opieką naszego centrum, czy jest to osoba, która zamieszkuje gdzie indziej. To jest szczególnie ważne, ponieważ jesteśmy rejonem turystycznym. Dużo osób tutaj przebywa, które mieszkają w różnych okolicach Polski. Jeżeli te osoby mają tego typu problem, nie ma żadnych przeszkód, żeby zgłaszały się do naszego punktu koordynacyjno-zgłoszeniowego i żeby też korzystały w razie potrzeby z usług medycznych świadczonych przez nasze poradnie, które są na terenie centrum. Gdyby ktoś potrzebował wsparcia poza godzinami pracy punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego w Kowarach, to w Jeleniej Górze, Cieplicach Śląskich Zdroju takie miejsce działa całodobowo.